Witam Państwa ponownie, a zwłaszcza tych, którzy właśnie dołączyli do poranka TVP Info. To jest gość poranka, 7.10, a naszą gościnią jest dziś wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska, a także współprzewodnicząca Zielonych, którzy wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani ministro, czy pani boi się rachunków za prąd, które mają wkrótce wzrosnąć, tak jak większość Polaków i Polek ma wiele z tym obaw związanych? Nie boję się, ponieważ po pierwsze one dzisiaj są pod kontrolą dzięki ustawie, którą udało nam się wprowadzić jeszcze zanim koalicja rządowa została koalicją rządową oficjalnie, czyli w grudniu zeszłego roku, a za chwilę mam nadzieję z podpisem pana prezydenta wejdzie w życie kolejna ustawa, która zabezpieczy nas na kolejny sezon zimowy, a w międzyczasie przygotowujemy rozwiązania długoterminowe, które obniżą, ustabilizują ceny energii w długim okresie, także nie musicie się państwo martwić, to jest pod kontrolą i możemy pozytywnie patrzeć na sezon zimowy. Szykujemy się, jesteśmy przygotowani dużo wcześniej niż poprzednia ekipa była w tych okresach grzewczych, kiedy ustawy często nie były w ogóle gotowe na czas. To głos rządu, ale opozycja mówi, że te rachunki dobiją Polaków, a w Sejmie podczas pierwszego czytania usłyszeliśmy, że to, co przygotował rząd, to właściwie jest na waciki, a nie na to, żeby wyrównać te różnice. Jeżeli ta pani posłanka, która zgłaszała, mówiła o wacikach, wydaje 8 miliardów rocznie na waciki, to gratuluję. Natomiast to jest bardzo poważna inwestycja w to, żeby właśnie nie było żadnego szoku cenowego. My co prawda musimy wrócić powoli do rynkowych cen energii, ale dzięki właśnie takim ustawom jak ta, którą procedujemy teraz w Sejmie, to będzie łagodne przejście i dla tych, którzy na przykład używają dzisiaj pomp ciepła, te ceny będą wręcz niższe. Oprócz tego osoby wrażliwe dochodowo będą mogły skorzystać, aż 3,5 miliona gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z bonu energetycznego w kwocie od 300 do 1200 zł. To jest na, jeżeli patrzymy na sezon pięciomiesięczny, sezon grzewczy, to jest około od 50 zł do 240 zł miesięcznie dopłaty do rachunków, także nie musicie się państwo martwić. A to, że średnio one wzrosną o 30 zł, to prawda, tak jak zapewniałam? Nie, znaczy bardzo trudno jest mówić tutaj o średnich przy... Rozwiązanie jest bardzo kompleksowe i dotyczy i cen energii, i cen prądu, i cen gazu, i cen ciepła, które są, to bardzo zależy od rodzaju nośnika energii, z którego korzystamy. Lekkiego wzrostu mogą się spodziewać osoby, które korzystają z tych tradycyjnych nośników energii typu węgiel, typu gaz, których ceny jeszcze nie spadły i ogólnie w trendzie długookresowym rosną, ale to będą, te podwyżki zostaną pokryte bonami energetycznymi. Także suma summarum, mam nadzieję, że nie odczujecie państwo praktycznie tych podwyżek. Drugie czytanie tej ustawy w tym tygodniu w Sejmie. Tak, w środę. A czy już przygotowujecie się do rozmów z prezydentem, żeby złożył ten podpis, a żeby ustawa nie stała się jednak zakładnikiem panów Kamińskiego i Wąsika, jak większość rozwiązań do tej pory? Tak, ja mam nadzieję, że pan prezydent doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co groziłoby, w jakiej sytuacji zostaliśmy postawieni w tym roku, gdyby nie było tych ustaw stabilizujących ceny i podpisze tą ustawę, bo to jest naprawdę dobre rozwiązanie i ono jest wyważone, ono jest z jednej strony przesuwa nas do tej już takiej sytuacji rynkowej, daje dobre impulsy, żeby inwestować w te zielone... No dobrze, ale czy pani ministra Hennig-Kloska już rozmawia z prezydentem na ten temat? My na razie skupiamy się na procedowaniu sejmowym, natomiast myślę, że już lada moment. I prezydent już wie, że taka ustawa jest szykowana, bo ona jest szykowana od miesięcy. Ona była w odróżnieniu od ustaw poprzednich ekip dostępna, w ogóle jej treść, także już może ją analizować. No tak, ale prezydent jest człowiekiem, który już nieraz pokazał, że nie każde rozwiązanie, które jest dobre, dlatego będziemy podpisuje z panem prezydentem, i próbuje sypać w szprychy
obecnej koalicji rządzącej. Ale podpisał naszą poprzednią ustawę, tą z 7 grudnia, która reguluje dzisiejsze ceny energii. Także ja wierzę, że pan prezydent naprawdę, że ona jest na tyle niekontrowersyjna dla pana prezydenta, że może ją spokojnie podpisać, tak jak podpisał tą poprzednią z 7 grudnia, która przypominam, to co dzisiaj mamy, zawdzięczamy obecnej koalicji rządzącej i prezydent to podpisał, więc na to liczę. Dobrze, to druga część tej ustawy, bo została rozdzielona ustawa wiatrakowa. Pani ministra Henik-Kloska zapowiadała, że w czerwcu będą rozwiązania. O tę ustawę był bój, właściwie rozegrała się awantura, ponieważ wszystko rozbija się tam o te metry. Odległość, w jakiej można stawiać farmy wiatrowe od zabudowań domów i zabudowań gospodarczych. Ta ustawa jest w przygotowaniu, ustawa wiatrakowa, i ona absolutnie w wersji, przypominam, że tu mówiliśmy o wersji poselskiej, teraz projekt rządowy jest przygotowywany, on jest w takiej standardowej ścieżce rządowej, czyli po to, żeby były konsultacje na każdym etapie i te przygotowania właśnie omawialiśmy kilka tygodni temu, poszczególne założenia w ministerstwie i on faktycznie pojawi się latem. Nie będzie niespodzianek co do tej odległości. To będzie 500 metrów. To będzie 500 metrów, to do czego jakby państwo jakby jesteśmy już przyzwyczajeni, bo ta stara ustawa rządowa, którą jeszcze Prawo i Sprawiedliwość procedowało przez kilka lat i która później w parlamencie w ostatniej chwili została te 500 metrów zmienione na 700, do tego 500 metrów jesteśmy już, to mamy przedyskutowane społecznie. Marek Susk i jego słynna poprawka na kartce papieru zmiennej. Dokładnie, więc my wracamy do tego 500 metrów. Potem była pani ministra Henik-Kloska, która zmieniła to w ciszy gabinetu na 300 metrów i była znowu awantura. To są wszystko spekulacje, kto w ciszy gabinetu co zmieniał. To był projekt poselski, który nawet tak naprawdę na dobrą sprawę nie ujrzał światła dziennego. Także myślę, że tu nie ma co lać krokodylich łez nad projektem tym starym poselskim. Projekt rządowy jest w przygotowaniu i będzie za chwilę również procedowany i to jest te 500 metrów, o których wszyscy mówiliśmy. Że to jest jeden z kamieni milowych dotyczących pieniędzy z Unii Europejskiej. To jest też źródło dziś jedno z najtańszych źródeł energii w ogóle na świecie, globalnie. Także my bardzo potrzebujemy energii wiatrowej, lądowej, ponieważ ona jest po prostu najtańsza. Czy to jest tak, że po rządach Koalicji Obywatelskiej, czy tam Koalicji Demokratycznej, bo ona jest szersza, zostaną w Polsce wiatraki, tak jak po rządach PiS-u zostaje fotowoltaika? Ja myślę, że zostaną w Polsce po rządach tej koalicji, zostanie przede wszystkim nowoczesny, czysty, tańszy system energetyczny, na który już od lat czekamy i którego brak dzisiaj powoduje to, że co sezon grzewczy musimy majstrować przy cenach energii ręcznie. Dawno nie mielibyśmy tego problemu, gdyby transformacja w Polsce została przeprowadzona zgodnie z istniejącymi, dostępnymi, tanimi, komercjalnie dostępnymi technologiami, takimi jak właśnie energia wiatrowa, energia słoneczna, energia z biogazu, biometanu, magazyny energii, magazyny ciepła, pompy ciepła i tak dalej, i tak dalej. Te technologie są... miliarda na budowę elektrowni w Ostrołęce. Dwóch, które trzeba było zbudować, a potem rozebrać. I wielu innych miliardów. 1 bilion 100 miliardów złotych wydała Polska w ogóle w latach 2000-2020 na import paliw kopalnych. To są gigantyczne pieniądze, które moglibyśmy zainwestować w transformację. I teraz naprawdę najwyższy czas, żeby to zrobić, bo jesteśmy w ogonie europejskim, co skutkuje tym, że mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Musimy to zmienić. Dobrze, a jaki będzie los Zielonego Ładu? Czy Zielony Ład to samo zło, bo słyszymy... Jest dużo dezinformacji na temat Zielonego Ładu, czym on jest, czym on nie jest. Te zapisy, które były najbardziej krytykowane na początku roku przez rolników, dotyczące ugorowania, dotyczące tego, że rolnicy nie chcą odchodzić od nawożenia środkami ochrony roślin pestycydami, to już z tego już dawno Komisja Europejska się wycofała. Ursula von der Leyen jeszcze 31 stycznia ogłosiła w ogóle kompletnie wycofanie się z tej opcji ugorowania. I tak naprawdę to dzisiaj już z tych krytykowanych opcji
praktycznie nie ma nic, bo komisja się wsłuchała w głosy protestujących i odeszła od relacji. Mimo, jeszcze dodam, że mimo tego, że one w ogóle praktycznie nie dotyczyły polskich rolników, ponieważ to słynne ugórowanie dotyczyło tylko upraw gospodarstw powyżej 10 hektarów, a większość polskich gospodarstw to są gospodarstwa mniejsze niż 10 hektarów, więc ono w ogóle z definicji od początku praktycznie nie dotyczyło 7 na 10, nawet więcej niż 70% polskich gospodarstw, ale już tych zapisów Dobrze. Nie ma. Problemy Pani minister, rolników... to dlaczego Jarosław Kaczyński w miniony weekend na proteście rolników mówi, Zielony Ład to szaleństwo klimatyczne przeciwko rolnictwu i przeciwko wszystkim, poza tymi najbogatszymi? Dlatego, że Jarosław Kaczyński jest kompletnie już oderwany od rzeczywistości i po pierwsze nie pamięta albo nie chce przyznać, że jego ugrupowanie głosowało za wszystkimi takimi naprawdę szkodliwymi dla polskich rolników rozwiązaniami w Parlamencie Europejskim, na przykład porozumienie handlowe Mercosur, które dopuściło podrolne, tańsze, konkurencyjne z Ameryki Południowej. Porozumienie, które dopuściło na rynek europejski produkty rolne z innych rynków, które dopuszcza z użyciem pestycydów, które w Europie nie są dopuszczone. Za czymś takim głosowało ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj odwracają kota ogonem i udają, że nie mają z tym nic wspólnego. Tamte rozwiązania wciąż pozostały i są faktycznie problemem. Nierówny sposób rozkładania czy dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej, które powoduje, że polscy rolnicy, którzy mają najmniejsze, dosyć małe gospodarstwa, dostają znacznie mniej niż... Czy to rolnicy, czy politycy są największym zagrożeniem dla Zielonego Ładu? Zielony Ład sprzyja rolnikom, ponieważ odpowiada na wyzwania, z którymi rolnicy się dzisiaj borykają. 6 miliardów strat z powodu suszy, podtopień i pożarów. To są straty polskie, które głównie dotykają rolników, wynikają z zagrożeń klimatycznych. I Zielony Ład odpowiada na te zagrożenia klimatyczne. Problemy są tak naprawdę teraz gdzie indziej. To jest zalegające zboże u rolników, do których pisowski minister rolnictwa namawiał, żeby to zboże wciąż trzymać i nie sprzedawać, bo cena będzie wyższa. Cena nie jest wyższa. Rolnicy muszą konkurować ze zbożem napływającym spoza Unii Europejskiej i to są realne problemy, które trzeba rozwiązać. Natomiast te problemy nie mają na imię Zielony Ład, a już dawno tak naprawdę nie mają, bo Komisja Europejska wsłuchała się w te głosy i już z tych zapisów najbardziej kontrowersyjnych dawno zrezygnowała. Czy głównym założeniem Zielonego Ładu jest jednak ochrona natury i zostawienie tego świata przynajmniej takiego, jaki mamy, kolejnym pokoleniom? Dlatego chciałam zapytać o zgodne z tym, naszą też chcą Odrę. Rolnicy i Odrę, która 2 lata temu, latem, przeżyła swoją tragedię. Wyłowiono 360 ton martwych ryb na odcinku prawie 500 kilometrów. Rzeka właściwie stała się martwa. Panie ministro, czy jest szansa na nowy park narodowy, który właśnie miałby być parkiem narodowym Dolnej Odry? To byłby pierwszy park od 23 lat. Myślę, że jest szansa. Jest porozumienie naprawdę lokalnie i samorządów. Wszystkie samorządy lokalne są za tym rozwiązaniem. Dodam też, że ten park w żaden sposób nie wpłynie na żeglugę na Odrze, bo on dotyczy fragmentu odnogi Odry, przez którą nie jest prowadzona żegluga taka transportowa. Także jest jak najbardziej, myślę, porozumienie społeczne nad tym, żeby powstał Park Narodowy Doliny Dolnej Odry i myślę, że jest naprawdę realna szansa, żeby on w tym roku powstał. Ale jeśli w tym roku, czyli myślę, do końca jest tego to, roku będzie myślę, że mieć jest nowy na to park. Realna. Nie mówię, że będziemy mieć, bo to zależy od samorządów. Samorządy muszą na to wyrazić zgodę. Natomiast uważam, że jest realna szansa, żeby on faktycznie w tym roku powstał. A czy jest realna szansa, żeby usunąć przyczyny tego, co spowodowało ten ekologiczny dramat 2 lata temu, bo rozumiem, że te wszystkie zakłady wciąż pracują. Ta solanka jest wciąż wyrzucana do Odry. Wciąż grozi katastrofą. I Odra jest wciąż bardzo zasoloną rzeką. Tak, chcę to powiedzieć wyraźnie. Odra wciąż grozi. Grozi nam wciąż katastrofa na Odrze przez to, że zanieczyszczenia Odrą wciąż płyną. Natomiast od początku roku działa dosyć prężnie międzyresortowy zespół do spraw Odry, w którym rozpoczęły
rozpoczęły się prace już takie bardzo konkretne nad usunięciem przyczyn zanieczyszczenia, między innymi tego zasolenia, i właśnie analizujemy projekty z tych największych spółek, które projekty na odsalanie wody. Ekolodzy mówią, że Odra jest tak słona prawie jak Bałtyk. Tak. I tam nie można się dziwić, że w takiej słonej wodzie rozwija się słonowodna alga. Ona nie wzięła się z nieba i znikąd i z jakiegoś, nie wiadomo skąd, tak jak twierdziła poprzednia ekipa, tylko jest wyraźnie z powodu tego zanieczyszczenia i nad tym pracujemy. Natomiast chcę też bardzo jasno powiedzieć i bardzo transparentnie, rozwiązanie tego problemu to nie jest kwestia z dnia na dziś, z dziś na jutro. To zajmie nam czas, natomiast to, co ważne, zajęliśmy się tym i nad tym prężnie pracujemy. Mamy na stole propozycje ze spółek, tych największych, jak to oczyścić, ale musimy znaleźć finansowanie, musimy, jakby te projekty będą się toczyć i to zajmie kilka lat. Także w międzyczasie musimy bardzo monitorować, potrzebujemy wsparcia społecznego, potrzebujemy współpracy z organizacjami pozarządowymi, nawiązaliśmy tą współpracę, dołączyliśmy organizacje pozarządowe do prac międzyresortowego zespołu, także pracujemy ręka w rękę, transparentnie, dzielimy się informacjami na bieżąco. A inne rzeki też są zagrożone? Tak, myślę, że jeżeli Odra jest w takiej sytuacji, to niestety, ale z przykrością to mówię, inne rzeki realistycznie też są zagrożone, bo również są zasolone, na przykład Wisła, i stąd również monitorujemy to, co się dzieje na Wiśle. Rozbudowaliśmy monitoring automatyczny. On teraz to jest 30 punktów na Odrze. To są już pierwsze punkty na Wiśle. Ten monitoring będzie dalej rozbudowywany w ciągu następnych miesięcy i dosłownie co tydzień, a czasem dwa razy w tygodniu, w tygodniach takich cieplejszych, trudniejszych, monitorujemy to jako międzyresortowy zespół. Natomiast wszystkie służby są postawione na nogi permanentnie i codziennie albo kilka razy dziennie dostajemy jakby meldunki co do tego, co się dzieje. Sytuacja będzie bardzo trudna jeszcze przez kilka lat, dopóki nie usuniemy źródła zanieczyszczeń, w tym tego gigantycznego zasolenia polskich rzek. Panie ministrze, to jeszcze kwestia wycinki lasów. Kiedy Donald Tusk nie był jeszcze premierem, mówił, że za rządów PiS wycięto 2,5 miliona drzew. Mhm. Pytanie, czy ta pani ministra Hennig-Kloska, jedną z pierwszych decyzji jej było wyznaczenie 10 obszarów, tak, gdzie ta wycinka została wstrzymana. Pytanie, jak dzisiaj wygląda sytuacja i czy już Polacy nie będą jeździli do lasów, w których na ich oczach znikają całe połacie drzew? Tak, w tym kierunku pracujemy i takie zobowiązanie podjęliśmy jako koalicja, że 20% powierzchni tych najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z tej aktywnej wycinki, aktywnej gospodarki leśnej. I w tym kierunku pracujemy, to jest nasze zobowiązanie i do tego się zobowiązujemy. To musi oczywiście odbywać się w porozumieniu i w zgodzie społecznej, bo inaczej te zmiany nie będą krótkotrwałe. Za chwilę zmieni się, nie wiem, minister i odkręci to wszystko. I to tak nie może być. Musi to być w porozumieniu społecznym i to oczywiście wymaga czasu. Natomiast pierwsze decyzje zostały podjęte, będą kolejne, a teraz w międzyczasie pracujemy, żeby to porozumienie społeczne było. To najważniejsza dla pani sprawa i jednym zdaniem i dla pani jako wiceministry. Najważniejsza dla mnie sprawa to zielona, czysta energia, która daje nam taką stabilność i poczucie, że możemy korzystać z naszych krajowych zasobów, nie musimy jej importować z krajów takich jak Rosja, Białoruś. To transformacja energetyczna. I tu stawiamy kropkę. Naszą gościnią była dzisiaj wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Dziękuję bardzo.